Witamy w trzecim odcinku domowego laboratorium Korona Wiedzy. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak napompować balon bez dmuchania. Do tego będą nam potrzebne ocet, lejek, soda oczyszczona i butelka, ale najlepiej przezroczysta, żebyście zobaczyli, jaki efekt. Zobaczcie, nakładamy, wsypujemy sodę oczyszczoną do balonika za pomocą lejka, tak żeby nam się nie wydostała na zewnątrz ta soda. Pomału wsypujemy, tak żeby się napełnił balonik. Im więcej wsypiemy do balonu, będzie lepszy efekt. Teraz wlewamy ocet do butelki. Nakładamy balon na główkę, na szyjkę butelki, ale pamiętajcie, żeby się najpierw przytrzymać, żeby się ta soda jeszcze nie, żeby soda nie wleciała do środka, do butelki. I teraz wsypujemy i zobaczcie, co się będzie działo. Co się dzieje? Musimy trzymać oczywiście balon tuż na szyjce, żeby nam nie odfrunął. Pompuje się. A co wewnątrz powstało? Powstał nam taki ala wulkan. No i co? Jest pięknie napompowany balon bez dmuchania. Im więcej damy sody i octu, tym większy będzie balon nadmuchany, ale trzeba uważać, żeby nam nie strzelił też. I jak skończy się ten proces tego buzowania, mieszania się tych dwóch składników octu i sody, to wówczas ten balon będzie nam malał. Dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że zrobicie to w zaciszu domowym bezpiecznie, to doświadczenie. I do zobaczenia w następnym odcinku.